Agata Kowalska, dzień dobry. Zapraszam do oglądania serwisu informacyjnego Telewizji Aleksandrów. A w tym tygodniu przygotowaliśmy dla Państwa całą porcję wieści, a tak naprawdę to bardzo ważnych tematów, bo mamy daty. Między innymi powiemy, kiedy zostanie otwarty przejazd mostu na Bzurze. Na przełomie listopada i grudnia będzie nam zdana już najprawdopodobniej budowa. Będziemy na Dniu Pracownika Socjalnego. Pomaganie jest wyjątkowo, że tak powiem, altruistyczne. A także nie zabraknie świątecznych już tematów. Przed świętami Bożego Narodzenia to gdzieś około 100 kg tego wosku, można powiedzieć, że przerabiamy w tej świeczce. Mieszkańcy Bełdowa już korzystają z pierwszej części ciągu pieszo-rowerowego. Odcinek od szkoły podstawowej aż za cmentarz ma ponad kilometr. Na dalszej części ekipa budowlana pracuje pełną parą. Jeśli tylko warunki pogodowe pozwolą, jest szansa, że etap do Słowaka zakończony zostanie z początkiem stycznia. Ja rozumiem, że jeszcze po tej stronie, no ale już za chwilę pani tutaj na tą ścieżkę rowerową zjedzie. Proszę powiedzieć, skąd tak pani podróżuje? Ja się nie mogę doczekać. Ja mieszkam tam trochę dalej, to jest 2 kilometry koło Stawów. To ja bym tutaj miała, niech pani sobie wyobrazi duży samochód, który tu przejeżdża. Jak on mnie spycha, prawda? To jest naprawdę super. No to się bardzo... Pani Jadwiga już na ścieżce może czuć się bezpiecznie. Za chwilę gładkim asfaltem pojedzie od samego domu do centrum Bełdowa. Docelowo odcinek ten będzie miał 2 kilometry i poprowadzi cyklistów do Słowaka. Już korzystają z niego głównie uczniowie bełdowskiej podstawówki oraz starsi mieszkańcy przyzwyczajeni do poruszania się rowerem. Bardzo dobrze, mnie się podoba ta ścieżka. Czy do kościoła, bezpiecznie. Czy to do sklepu, to idzie się bezpiecznie, nie myśli się, auta, że auto czy coś. Tych aut jeździ, bo to dzieci do szkoły wożą i to nieraz jak się szło, to nawet trzeba było zejść całkowicie na trawę, bo nie było. A teraz to się tam jedzie, czy rowerem, czy tak. Ja jeżdżę, przyjechałam do siostry rowerem, to bez problemu. Nie trzeba bez problemu idą też prace przy budowie ścieżki. Ruszyły pod koniec września, a wszystko wskazuje na to, że za 1,5 miesiąca oddany zostanie cały odcinek. Geodezyjny przebieg trasy wyznaczony, przeszkadzające zarośla usunięte. Pracownicy firmy układają krawężniki każdego dnia do przodu. Prace na ten moment idą zgodnie z planem. Wykonany został pierwszy odcinek o długości około 900 metrów, na którym położona jest już nawierzchnia i z której mieszkańcy mogą korzystać. W chwili obecnej realizujemy kolejny odcinek o długości 900 metrów. Mamy nadzieję, że może w przyszłym tygodniu, ewentualnie w następnym, w zależności od warunków pogodowych, na tym odcinku położylibyśmy nawierzchnię asfaltową. Pozostanie zatem jeszcze odcinek 200-metrowy na wysokości Stawów. Jak ważny był to ciąg, wiedzą najlepiej sami mieszkańcy. Teraz wybrać się na zakupy rowerem do marketu to cała przyjemność. Mieliśmy przykład właśnie 1 listopada, kiedy już naprawdę pielgrzymki szły z cmentarza, także na pewno jest to większe bezpieczeństwo dla wsi, no i wygoda przede wszystkim. Przede wszystkim też dla dzieci, które będą dojeżdżały do szkoły, a jeszcze korzystając z tych ładnych dni pogody, jeżdżą rowerami. Jeżdżą z miasta rowerami i ludzie... To wczoraj przeważnie to jechało... starsi to się rowerami bo nogi bolą, to wczoraj na rower. Jak w domu siedziałam tam, bo w blokach mieszkam, to jechało ze 30 na rowerach takich młodzików. Bardzo się przydaje, przede wszystkim dla dzieci. Z dziećmi można bezpiecznie podróżować. Na obecnie realizowaną trasę Bełdów-Słowak udało się pozyskać z funduszy zewnętrznych 2 miliony złotych. Jak tylko pojawią się nowe możliwości, aplikujemy i z budową aleksandrowski samorząd rusza dalej. Cała najtrudniejsza część dokumentacyjna jest już gotowa. Same prace wykonawcze przy dobrej firmie to tylko formalność. Na przyszły rok mamy już zaplanowany 3 etap budowy ścieżki pieszo-rowerowej. Będzie to odcinek od Woli Grzymkowej, tutaj w tym, na wysokości tej działki, na której zakończyliśmy 274, do działki w Zgniłym Błocie 235. Będzie to odcinek też o długości ponad 2 km wraz z odwodnieniem. Do tej pory aleksandrowski samorząd wybudował już 4 km ścieżek rowerowych w gminie. Z odcinkiem Bełdów-Słowak będzie w sumie 6. Milowymi krokami zbliżamy się do momentu połączenia wszystkich odcinków w jedną trasę, zaczynającą i kończącą się w centrum Aleksandrowa. To 11 kilometrów. Pozostańmy jeszcze na terenach wiejskich, bowiem nowa świetlica w Krzywcu to już nie 4 gołe ściany. Powoli zaczyna funkcjonować, a dzięki zbiórce gier i książek przeprowadzonej wśród mieszkańców gminy, wieczory na wsi będą ciekawsze. A to dopiero początek, bo planów na zimę jest coraz więcej.
Stary budynek dawnej świetlicy w Księstwie od kilku tygodni jest miejscem integracji mieszkańców. Ponownie, bo kiedy popadł w ruinę, nic tu się nie działo. W tym roku po generalnym remoncie znowu ożył. Chcieliśmy zaproponować mieszkańcom jakąś formę spędzania wspólnego czasu. I jedną z propozycji był wieczór gier planszowych oraz wymiana książek, popularyzacja czytelnictwa. Ale ze względu na to, że sołectwo nie ma własnych środków, zdecydowaliśmy się na organizację zbiórki, w której pomogła gmina Aleksandrów Łódzki. Trzymaliśmy zarówno takie gry dla dzieci, dla młodzieży, klocki, puzzle. Tak naprawdę jeszcze nie miałam okazji przejrzeć wszystkiego. Odzew był bardzo duży. Dzięki mieszkańcom gminy udało się zebrać kilkadziesiąt gier planszowych i regał książek. Chcieliśmy podziękować wszystkim darczyńcom. Myślę, że po kilku dniach zbiórki widać, że darów będzie tak dużo, że będziemy mogli się podzielić z innymi sołectwami. Zanim inne sołectwa skorzystają z darów ze zbiórki świetlicy w Księstwie, najpierw wykorzystają je mieszkańcy samego Księstwa. W nowej świetlicy, zmodernizowanej dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, mogą spotykać się w cieple i przy gorącej herbatce. Wieczór gier to tylko jedna z propozycji. Jest ich całe mnóstwo. Kiermasze ubrań, ozdób świątecznych, nawet zajęcia fitness i warsztaty motywujące. Na razie jest to takie miejsce skromne, ale już wystarczające, żeby przynajmniej 20-30 osób mogło się spotkać naraz, spędzić wspólnie czas, zawiązać te relacje sąsiedzkie, bo na razie z tym jest dosyć trudno. Mamy dużo mieszkańców nowych. Budynek wymaga jeszcze kolejnych remontów, ale z tym trzeba jeszcze poczekać. Niewielka świetlica to dopiero początek, ale bardzo obiecujący, bo dający możliwości, których mieszkańcy Księstwa do tej pory nie mieli. 21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. Jest to zawód pełen wyzwań, empatii i miłości do drugiego człowieka. W Aleksandrowie Łódzkim władze miasta nagrodziły tych, którzy nie boją się udzielać pomocy. Wszystkiego najlepszego. 21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. W województwie łódzkim mamy blisko 1500 pracowników socjalnych. W Aleksandrowie Łódzkim 75 pracowników pomocy społecznej zostało zaproszonych do dobrego stylu, by wraz z władzami miasta, powiatu i Urzędu Marszałkowskiego celebrować ten dzień. Pomocowość, jestem przekonany, że jest wpisana w istotę społeczeństwa obywatelskiego Aleksandrowa Łódzkiego. Rzeczywiście to jest taka piękna wartość dodana. Przy tym, co robi samorząd, przy tych wielkich inwestycjach, zmianie oblicza Aleksandrowa, myślę, że pomoc społeczna ze wszystkimi swoimi walorami, ale też pamiętajmy, że to też są różnego rodzaju działania, dlatego, bo to nie, bardzo często pomoc społeczna jest kojarzona z zasiłkami, nie, pomoc społeczna to jest aktywne formy, przede wszystkim pomocy innym ludziom, seniorom, osobom potrzebującym tej pomocy, niepełnosprawnym. Bardzo często to wykracza poza taką statutową działalność. Rzeczywiście jestem jedną z najstarszych starowinek, które budowały ten wymiar ośrodka pomocy społecznej. Jako takiego całego systemu zabezpieczeń, wsparcia, pomocy, tych wszystkich działań pomocowych na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki. Faktycznie tym pracownikiem socjalnym chyba się jest raz na zawsze i ciągle się w tej roli odnajduję dobrze i podziwiam obecne rozwiązania, bo to jest niebo ziemia od tego, co my zaczynaliśmy. Oczywiście, że działalność pracowników socjalnych wykracza nie tylko poza ramy statutowe, bo to oni poświęcają swój czas, czasem także prywatny, by pomóc tym najbardziej potrzebującym. A takich osób w naszej gminie jest około 600. Muszą wykazać się dużymi pokładami empatii i ogromnym sercem. I właśnie ci pracownicy, którzy wyróżnili się tymi cechami, otrzymali nagrodę z rąk burmistrza i sekretarz Iwony Gronek. Pewno pracownicy ośrodka i moje koleżanki i koledzy mają w sobie bardzo mnóstwo empatii, co przekłada też się na naszą współpracę jako pracownik administracji, tak? No jak gdyby zaufanie i takie poczucie i świadomość takiej pokory do życia, to jest naprawdę bardzo ważne. I myślę, że każdy z nas myśli o tej drugiej osobie i chce traktować ją tak, jak sam byłby, chciałby być traktowany. Dziękuję wszystkim pracownikom za zaangażowanie, za trud, za poświęcenie.
Dzień wcześniej, podczas wojewódzkich obchodów Dnia Pracownika Socjalnego Filharmonii Łódzkiej, marszałek Joanna Skrzydlewska wręczyła wyjątkowe wyróżnienie. To statuetki Ikara, symbolizujące odwagę, entuzjazm, podejmowanie śmiałych planów oraz zaangażowanie w tworzenie lepszego świata. Otrzymało je 17 placówek spośród kilkuset. W gronie wyróżnionych znalazł się Aleksandrowski Ośrodek Pomocy Społecznej. Marszałek województwa przyznawał w ramach konkursów, ogłoszonych konkursów odpowiednio wcześniej, nagrody indywidualne. Dla nas jest to szczególne naprawdę uhonorowanie i wyróżnienie. Ja osobiście bardzo się cieszę, że ciężka praca, którą wszyscy pracownicy w ośrodku wykonują. Pomaganie jest wyjątkowo, że tak powiem, altruistyczne. Bo oprócz tego, że jesteśmy przygotowywani do tego, to jeszcze jakby angażujemy całą swoją osobę. Dajemy, każdy z nas, każdy z pracowników socjalnych daje taki element bardzo indywidualny siebie. I wczoraj pokazano nam też jakby, że to jest tak istotne, tak ważne, żeby móc oddawać siebie w sposób taki profesjonalny, ale jakby zapewniający innym ludziom poczucie, że są wyjątkowi też. Dlatego pracownikom socjalnym życzymy wytrwałości, spokoju i satysfakcji z wykonywanego zawodu, bo to wy zmieniacie życie potrzebujących na lepsze. Jeszcze raz wszystkim pracownikom socjalnym życzymy dużo zdrowia i wytrwałości w swojej pracy. A teraz udajmy się do Rudy Bugaj, bowiem tam spotkaliśmy się ze starostą zgierską Iwoną Dąbę, którą zapytamy, kiedy budowa mostu na Bzurze zostanie zakończona i kiedy przywrócony zostanie przejazd, a tym samym zlikwidowane zostaną objazdy. Most, który Państwo już widzieli, przeszedł do historii. Dziś już mamy piękny nowy most. Ze mną Iwona Dąbek, starosta powiatu zgierskiego. Pani starosto, wcześniej jako aleksandrowski samorząd pukaliście do starostwa, prosząc właśnie o budowę tej części tutaj gminy w Rudzie Bugaj. Dziś już jako starosta powiatu zgierskiego możemy powiedzieć, że jesteśmy na finiszu. Za chwilę oddacie tą drogę. No to najważniejsze pytanie, które tutaj od 2 miesięcy się pojawia. To kiedy? To jest bardzo pozytywna informacja, bo jesteśmy na finiszu i na przełomie listopada i grudnia będzie nam zdana już najprawdopodobniej budowa, bo nic nie powinno już stanąć na przeszkodzie. Faktem, że do tej zasadniczej budowy mostu, na którą dostaliśmy i pieniądze z dofinansowania, ale też zostały przeznaczone środki z budżetu powiatu zgierskiego. Teraz dołożyliśmy budowę chodnika, takich ciągów, pasów chodnikowych za 130 tysięcy złotych. Dziękujemy bardzo gminie Aleksandrów, że dołożyła się też do tego. Plus już z takich jak gdyby praktycznych rozwiązań to powstaną też 2 latarnie hybrydowe, żeby to wyglądało jako całość i zabezpieczało te potrzeby. Tak, bo to po pierwsze prawie, jak ja czytałam, prawie 5 milionów złotych kosztowała ta przebudowa. No i też właśnie chodnik, na którym stoimy, to jest ta nowa część, której tak naprawdę w początkowym projekcie nie było. To jest część, która właśnie wyszła z inicjatywy aleksandrowskiego samorządu, również samorządu powiatu zgierskiego, bo mieszkańcy tutaj od skrzyżowania właśnie na oczyszczalnię i tutaj na Księstwo będą mieć nowy chodnik i nowe oświetlenie. Nie byłoby możliwości komunikacji pieszej, byłoby tylko takie nieużytkowane pobocze, które jeszcze zostało zniszczone w związku z tą przebudową. Tak, no inwestycja bardzo kosztowna, ale to nie tylko to, co widać, bo to też była przebudowa, budowa rurociągu pod dnem rzeki, żeby zabezpieczyć wodociąg dla Księstwa i na Kiemnicy. To była przebudowa napowietrzna sieci tej kablowej. No, to były też dodatkowe prace, które oczywiście tak jak podczas każdej z budów dochodzą po tym, jak już jest wszczęte przedsięwzięcie. Jeszcze jak była pani sekretarzem tutaj Aleksandrowa Łódzkiego, mówiliśmy o tym, że rzeczywiście starostwo postawiło zakazy dla wjazdu tirów, tak? Były ograniczenia, bo most tego nie wytrzyma. Jak to dziś będzie wyglądało? Czy wiemy,
wiemy, czy właśnie ITIRI będą mogły, czy nie będzie tego zwężenia, rozumiem, tak jak było kiedyś? Tak, oczywiście. Umowa na budowę została podpisana w maju 2023 roku i tutaj trzeba, no może nie przypominać, ale głośno powiedzieć, że starostwo zawaliło te terminy, bo nie rozpoczęło prac związanych z pozyskaniem dokumentów niezbędnych na podjęcie tej przebudowy, tego remontu, czy wręcz budowy, bo praktycznie jest to nowy most. I no, szybko postaraliśmy się to na tyle ogarnąć i na przełomie lipca i sierpnia właśnie pojawiły się te nowe zakazy, ale prace na tyle idą sprawnie, że naprawdę jesteśmy na końcówce. Myślę, że początek grudnia, potem uzyskanie warunków na pozwolenia na dopuszczenie z powrotem tego odcinka do ruchu i w połowie grudnia najpewniej będziemy mieli otwartą już drogę komunikacyjną. No słyszeli Państwo, to najważniejsza informacja. Już mniej niż miesiąc został do tego, by tutaj ruch pieszy, jak i również kołowy powrócił na tę część gminy. Z tego cieszą się zarówno mieszkańcy Aleksandrowa Łódzkiego, ale również przecież jest to ważny ciąg komunikacyjny, chociażby dla mieszkańców Parzęczewa i nie tylko. Także trzymamy za słowo i będziemy no, tutaj... Jestem z tego bardzo dumna, bo to pierwsza taka większa inwestycja na mojej funkcji no starosty powiatowego. Pięknie, to my w takim razie i dziękujemy i zatem gratulujemy, no i też wystarczy ten most na spokojnie kolejne kilkadziesiąt lat. Dziękuję. Dziękuję. Pracownicy Socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej oraz seniorzy spotkali się z edukatorką finansową Izabelą Kuleszą. Tematem były rozmowy związane z zapanowaniem nad naszymi wydatkami, czyli jak oszczędzać, czy jesteśmy w stanie zadbać nieco lepiej o własny portfel. Spotkanie to śledził Michał Kiński. Edukatorka finansowa Izabela Kulesza odwiedziła Aleksandrów Łódzki. Spotkała się z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej oraz seniorami. Tematem były oszczędności finansowe. Tak naprawdę trzeba sobie powiedzieć wprost, że my od pokoleń nie rozmawiamy na temat pieniędzy. Nikt nas nie edukuje w tym zakresie. Także ja się bardzo cieszę, że taka powstała inicjatywa i mamy taki rok, który ma temu sprzyjać. Warto wywoływać temat edukacji finansowej, w ogóle budżetu i finansów od najmłodszych lat, ponieważ właśnie spotykam się z tym, że dzieci, młodzież też nie znają kosztów życia. Decyzją Senatu Rzeczypospolitej rok 2024 jest rokiem edukacji ekonomicznej. Oszczędzanie, inwestowanie czy znajomość praw i obowiązków wynikających z zaciągniętych zobowiązań, ta wiedza wśród Polaków musi ulec poprawie. Na pewno będę rozmawiać dzisiaj o tym, że warto weryfikować bardzo szczegółowo, chociaż przez jeden miesiąc, na co i ile wydajemy tych pieniędzy, dlatego że czasami nam się wydaje, że na różnego rodzaju kategorie wydatków są to niewielkie kwoty, natomiast jeśli my to zsumujemy w skali całego miesiąca, okaże się, że to mogą być kwoty dużo, dużo wyższe niż nam się wydawało. Więc w kolejnym miesiącu takie wydatki niepotrzebne, dziury w budżecie można ograniczyć i dzięki temu tą gotówkę przeznaczyć na coś innego, na lepsze, większe potrzeby. Edukatorka finansowa przeprowadziła także trening mentalny. Było również wiele podpowiedzi, jak optymalnie zarządzać budżetem domowym. Rzeczywiście cenne uwagi dotyczące oszczędzania, prowadzenia tutaj takiej ewidencji paragonów, gdzie można zobaczyć, na co najwięcej wydajemy i gdzie można by było zaoszczędzić. Bardzo cenne tutaj przykłady były podawane i myślę, że wiele osób skorzysta tutaj z tej wiedzy, również przekazując je na przykład naszym klientom. Trwa ogólnopolska kampania społeczna pod tytułem Cała Polska zbiera paragony. Polega na zwróceniu uwagi na wydatki, ograniczenie niepotrzebnych zakupów czy zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa. Mała świetlica przy ulicy Konopnickiej. To tu emeryci z Aleksandrowskiej Rady Seniora spotykają się w każdy wtorek, by porozmawiać, wypić kawę i wspólnie działać. Wycieczki do teatru, warsztaty Nordic Walking, gra w szachy czy brydża. To tylko nieliczne z aktywności, w jakie seniorzy są zaangażowani. Aleksandrowska Rada Seniora organizuje wycieczki do Polski i za granicę, które cieszą się dużym powodzeniem. Wycieczki są, prawda, są jednodniowe, trzydniowe, także bardzo dużo ludzi korzysta z tego. Także uważam, że robimy kawał dobrej roboty jako Aleksandrowska Rada Senior. To na pewno. Seniorzy oprócz wycieczek znani są także z prowadzenia własnej telewizji. Nagrywałyśmy film dla naszej telewizji Senior, film pod tytułem Znani i lubiani mieszkańcy naszej gminy. I była pani, seniorka,
która opowiadała o swoich zainteresowaniach, hobby i tak dalej. I czytała nam swoje wiersze, opowiadała, jaka była jej historia. Oprócz działań i aktywności, seniorzy znajdują czas, by usiąść przy kawie czy herbacie i porozmawiać. Tak było 21 listopada, kiedy to emeryci wspólnie z władzami Aleksandrowa świętowali Dzień Seniora. Ponieważ Dzień Seniora zaczął się od 14 października do 14 listopada, więc my wybraliśmy ostatni termin i obchodzimy Dzień Seniora. Było bardzo miło i kameralnie. Zaproszeni goście złożyli życzenia i wręczyli prezenty. Oglądają Państwo główne wydanie Telewizji Aleksandrów. Przed nami kolejna jeszcze porcja ważnych aleksandrowskich wieści. Program żywnościowy w Aleksandrowie Łódzkim z powodzeniem realizowany jest już od kilku lat. We wtorek, 19 listopada, dotarł ostatni w tym roku transport żywności, która trafi do najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta. Dziewiętnastego listopada do Aleksandrowa Łódzkiego przyjechała ostatnia już transza darów z Banku Żywności. Ponad 6 ton produktów spożywczych trafi do najbardziej potrzebujących aleksandrowian. Olej, cukier, mąka, mleko, ser żółty i to będziemy po prostu wydawać osobom, które są zakwalifikowane, a mamy tych osób 380 zakwalifikowanych do programu żywnościowego. Aby zostać beneficjentem programu żywnościowego, trzeba spełnić jeden podstawowy warunek. Kryterium dochodowe jest tak naprawdę najważniejsze. Nie ma to znaczenia, czy to jest osoba starsza, czy to jest rodzina wielodzietna. Kryterium dochodowe ma tu jedyny podstawowy jakby czynnik wpływający na zakwalifikowanie do programu. Program żywnościowy jest realizowany sukcesywnie od kilku już lat. W tym roku pierwszy transport dotarł do Aleksandrowa dopiero w czerwcu, jednak pewne jest, że będzie on kontynuowany także w przyszłym roku. W różnych miesiącach on się rozpoczyna. W tym roku czekaliśmy aż pół roku, aż on się rozpocznie. Mamy takie informacje, że w przyszłym roku ten program ma ruszyć wcześniej, ale zobaczymy oczywiście, jak to się odbędzie. Produkty żywnościowe trafią do osób potrzebujących jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. A między innymi o Banku Żywności, do kogo trafi ta żywność, opowie nasz dzisiejszy gość. Sławomir Michalak będzie gościem Rozmowy Tygodnia, na którą już teraz Państwa serdecznie zapraszam. 21 listopada został ustanowiony Światowym Dniem Rybołówstwa. To doskonały czas, by odwiedzić nasze lokalne gospodarstwa rybackie, które z tej branży właśnie słyną w całym regionie. Gospodarstwo Michasiów w Bełdowie liczy już ponad 30 lat. Choć do świąt Bożego Narodzenia jeszcze ponad miesiąc, to już trwają przygotowania. W Bełdowie główne odłowy karpia już się zakończyły. Choć z karpiem da się hodować wiele różnych gatunków ryb słodkowodnych, to tu król jest tylko jeden i stanowi 90% produkcji. U nas odłowy trwają ponad półtora miesiąca, żeby wszystkie stawy odłowić. Te ryby przenosimy na część magazynową. Ta ryba handlowa, która będzie przeznaczona do sprzedaży, ona będzie płukała się na specjalnych stawach, czekając na tą sprzedaż świąteczną. Hodowla karpia na terenie Aleksandrowa zaczęła się jeszcze w XIV wieku i tak naprawdę trwa do dziś. Od 31 lat rybactwem zajmują się Michasiowie. Choć wydawać by się mogło, że to praca sezonowa w okolicy Świąt Bożego Narodzenia, nic bardziej mylnego. Pan Adam przez cały rok musi trzymać rękę na pulsie, a żniwa trwają jedynie kilka tygodni przed świętami. Jak mówi, nie jest to łatwy kawałek chleba. Naprawdę przez cały rok jest non-stop praca dla kilku osób na takim gospodarstwie. W tej przyczepie właśnie tutaj spędzamy ostatni miesiąc czasu wraz z pracownikami. Trzeba na zmianę pilnować tutaj stawów, raz przed ptakami rybożernymi, a również trzeba pilnować przed różnymi sąsiadami na dwóch nogach, którzy też potrafią w nocy przyjść i skusować rybkę. Karp, jak mówią badania, jest najbardziej ekologiczną rybą. Żyje w naturalnym dla siebie środowisku i abyśmy mogli go spożyć przy wigilijnym stole, potrzeba aż 3 lat. Nie jest to zatem łatwy proces hodowli. W tym roku ze względu na wysoką termikę wody karpie urosły szybciej. Zatem 2-3-kilogramowe okazy to będzie norma. Kilkadziesiąt ton przygotowujemy corocznie na rynek łódzki i nie tylko łódzki, ponieważ mamy też klientów z Mazowieckiego. Jeżeli jest potrzeba, wywozimy również dalej naszego karpia.
Część tego karpia przetwarzamy, dostarczamy już bezpośrednio na sklepy w postaci tuszek, dzwonków, filetów i tak dalej. No ta sprzedaż się zmienia. Kiedyś sprzedawało się 100% karpia żywego, dzisiaj już około 40% trzeba przetworzyć w naszej małej przetwórni. Tradycja podawania karpia na święta królowała w czasach PRL-u, kiedy ta była łatwo dostępna i przystępna cenowo. Dziś też do najdroższych nie należy. A jak to będzie w tym sezonie? Cena myślę, że nie będzie różniła się dla konsumenta tego końcowego zbyt wiele, natomiast ceny hurtowe one zawsze ulegają wahaniom. Ta cena ostateczna dla konsumenta myślę, że w okolicach 27-30 zł. Dziś mimo większego wyboru dań, karp w galarecie, smażony lub pieczony, nadal jest symbolem polskiej Wigilii. Na terenie naszej gminy mamy dwa rybackie gospodarstwa w Bełdowie i w Nowym Adamowie. Zachęcamy zatem do wspierania lokalnych hodowli, bo pamiętajcie, aleksandrowski karp najlepszy z najlepszych. Pozostańmy jeszcze w temacie świątecznym. Świeczki na wigilijnym stole mogą poprawić nastrój i działać prozdrowotnie. Sprawi to wosk, z którego są zrobione. W gospodarstwie pszczelarskim Dariusza Rudy już od listopada myśli się o świętach, bo kiedy pszczoły śpią, pszczelarz na nudę nie narzeka. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj znowu powracamy do przedświątecznych zwyczajów, które kultywowane są w domach wśród mieszkańców Aleksandrowa. Jednym z takich zwyczajów to są świeczki na stole wigilijnym. Dzisiaj u pana Dariusza Rudy podpatrzymy, jak te świeczki powstają. Nie są to zwyczajne świeczki, jeszcze dodam. To są świeczki z wosku pszczelego. Ile tych świeczek pan robi tak przed świętami? Można by to odnieść się do kilogramów wosku, bo tych form mamy tam około 120 na tą chwilę. Natomiast forma ma tą zaletę, że po wielokroć się te świeczki wylewa. Także przed świętami Bożego Narodzenia to gdzieś około 100 kilogramów tego wosku, można powiedzieć, że przerabiamy w tej świeczce. One się cieszą wielkim wzięciem, że tak powiem, w tym okresie. Bo co one są? No właśnie, co one takiego mają? Świece woskowe. Szczególne jest to, że takie świece palą się tylko na ołtarzach, ale pomijając aspekt religijny, to świece są zdrowotne, prozdrowotne, dlatego że tylko świece woskowe jonizują powietrze ujemnie i żadne inne świeczki starynowe, parafinowe, one tego nie czynią, tylko świece woskowe. Podnosi to taki aspekt tej świąteczności tego stołu, tej uroczystości. Przy paleniu takiej świecy roztacza się kapitalny zapach wosku. Takie świece to powstają w takim garnku, jak zupa, taka wielki kocioł, który się gotuje, wlewa do form. Dokładnie tak. Podobne postępowanie nawet w przemyśle, to też podgrzana parafina bądź staryna, w tym wypadku jest wosk. I to wosk takiej pierwszej jakości. Nie mamy w sprzedaży tych świec przez cały rok, dlatego że wosku żaden pszczelarz nie ma tyle, żeby można było utrzymać taką sprzedaż całoroczną. Może tak. A ile takich świeczek stoi u pana na stole w wigilijnym? No u mnie około 4 do 5 i takie świecznikowe, bo robimy też jeszcze takie typowo świecznikowe świece, to świecznik, on tam mieści 8 sztuk, to takie sobie świeczki odpalamy w tym świeczniku. My jeszcze poznamy oczywiście sekrety, jak te świeczki powstają, dlaczego są tak cudowne. Państwa jeszcze zapraszam do pokazywania swoich zwyczajów świątecznych. Proszę się podzielić z nami swoimi pomysłami, sposobem na spędzanie świąt. No i co? I pokażemy teraz, jak te świece się wyrabia. Tak, bardzo proszę. Mamy taki specjalnie adresowany do tego tygielek. Może pokażę, jak demontujemy. Zaczynam często od szkiców. Pomysły, mniej więcej rozrys, kompozycja. Malarstwo to nic innego jak sztuka wyrażania emocji, myśli czy wizji. Obrazy mogą przekazać przemyślenia autora, zainspirować innych i poruszyć ich serca. To zauważa aleksandrowianka Emilia Rybka. Ta sztuka, to rzemiosło artystyczne, to jest taki temat, w którym trzeba się dosyć długo marynować i poznawać różnych artystów i rozmawiać z ludźmi i to jest tak naprawdę, no to się z czasem nabywa, to są różne przemyślenia, to są poglądy.
Emilia Rybka to magister sztuki na Politechnice Łódzkiej. Od dziecka chciała zostać artystką. To jest największy mural dotychczas w przedszkolu, w Uniejowie, także zależą, głównym tutaj odbiorcą są dzieci. Zajęło mi to ładnych kilkadziesiąt godzin. I mocno się czuję w rysunku i tutaj wszystkie obrazy, które są na płótnach, są malowane farbami olejnymi. Ale jeżeli chodzi o murale, no to farby akrylowe już farby specjalistyczne. Malarstwo jest nie tylko sposobem na twórcze wyrażanie się, ale również potężnym narzędziem komunikacji. Tutaj jest obraz też namalowany w poprzednim roku i on jest namalowany na podstawie książki Listy Van Gogha. To są jego prywatne przemyślenia, które pisał przez wiele lat do swojego brata. I tak jak Van Gogh jest kojarzony głównie ze słonecznikami, tak pięknie malował też i rysy. I dla mnie to jest właśnie jego taki portret, gdzie nie bardzo... Ta postać jest owiana mocną tajemnicą. W jednym ręku kwiat, z drugiej strony pistolet, czyli ogromna wrażliwość i też brutalność w jednym człowieku. Aby uzyskać taki efekt, potrzeba nie tylko umiejętności, ale również cierpliwości. Potrzebuję usiąść tak co najmniej z 4 razy. To jest wiele godzin, dlatego że to są warstwy, one muszą doschnąć i dopiero można przechodzić do następnych etapów w tych obrazach. Tutaj na przykład mamy obrazy ze szlagmetalem. To jest malarstwo olejne plus szlagmetal, czyli to złoto. I one oczywiście są też zabezpieczane na koniec werniksem, tak żeby nic się z nimi nie działo. Niezależnie od tego, czy jesteś artystą czy obserwatorem, malarstwo jest sztuką, która może zainspirować i poruszyć. Przedstawia całą gamę uczuć, od radości i miłości, po smutek, tęsknotę czy gniew. Fotografia czy malarstwo to prowadzę działalność i na razie się kręcę po prostu w tym temacie. Pracę artystki znajdziemy na Facebooku. Dobrze, mam kilka i będę miała jeszcze. I w serwisie informacyjnym przyszedł czas na sport i mamy bohatera, bowiem Wiktor Szymczak z Aleksandrowa Łódzkiego został wicemistrzem świata w kickboxingu. Na co dzień trenuje w klubie Lion Fight Club. Teraz przed sportowcem kolejne cele. Chciałby w przyszłości sięgnąć po złoty medal. My odwiedziliśmy sportowca i porozmawialiśmy o jego sukcesie. Lion Fight Club to klub sztuk walki, który z pasją i zaangażowaniem rozwija umiejętności swoich zawodników w taekwondo i kickboxingu. Treningi odbywają się w sportowej szkole podstawowej nr 3 w Aleksandrowie. Jeżeli ktoś jest chętny, zawsze można przyjść do nas na trening próbny, zobaczyć jak to wygląda. Po tym pierwszym treningu ewentualnie podjąć decyzję co do zapisu. Sekcja jest aktywna od 2018 roku. Doczekała się wielkiego sukcesu. Aleksandrowianin Wiktor Szymczak został wicemistrzem świata w kickboxingu. Szukałem jakiegoś sportu, jakiegoś takiego zainteresowania. Chodziłem po różnych klubach. Przyszedłem w końcu na taekwondo. No i tak jakoś coś się we mnie zrodziło. Zacząłem trenować. Nie skupiałem się wtedy jeszcze na zawodach, ale... Jakoś coś mnie tak pociągnęło, chyba trener, może cała ekipa i zacząłem jeździć na zawody. W październiku byłem na Mistrzostwach Świata w kickboxingu we Włoszech, zdobyłem wicemistrzostwo świata. Wiktor tutaj ciężko pracował na ten sukces tak naprawdę przez całe lata od początku swojego trenowania. Dostał taką szansę, chciał ją wykorzystać, jak najbardziej mu się to udało. Zdobył wicemistrzostwo świata w formule light contact, w naszej bazowej formule. No jest to zasługa jego ciężkiej pracy, jego zdeterminowania, zaangażowania, chęci pracy i samorozwoju. W sekcji można rozwijać umiejętności i dążyć do sukcesów. Przykładem jest Wiktor, który już myśli o kolejnych celach. Nie wiem jeszcze co mnie czeka, ale mam plan iść dalej. Może za rok zdobędę złoto i generalnie nie zatrzymywać się. Klub oferuje treningi dostosowane do wieku i poziomu zaawansowania. Można trenować już od 5 roku życia. Witajcie kochani bardzo serdecznie ze studia telewizji Aleksandrów. Tutaj taka niespodzianka, ale za chwilę zdradzimy szczegóły imprezy, która odbędzie się już w najbliższą niedzielę w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Aleksandrowie. W hali Szkoły Mistrzostwa Sportowego turniej siatkówki zagrają bardzo dobre zespoły, trzeba przyznać. Już serdecznie Państwa zapraszamy wspólnie z Damianem. Damian Tomasik jest naszym gościem, a także współorganizatorem i organizatorem tego turnieju. Damian, co to za turniej i dla kogo jest przeznaczony? Tak, cześć, witajcie. Chciałem serdecznie zaprosić na charytatywny turniej karate dla Macieja, w którym to
niezwykłych emocji, mamy taką nadzieję, że niezwykłych emocji sportowych zapewnią nam cztery drużyny. W tym będzie młodzież SMS LO. Druga drużyna to połączone siły nauczycieli oraz kadry też SMS LO. Oczywiście nie mogło zabraknąć nas karateków. I czwarta drużyna karateków Sokoła. I czwartą drużyną będzie team Jacka Lipińskiego. I pan burmistrz również objął patronatem tą naszą imprezę, to nasze wydarzenie. Ale to nie wszystko. Przybywajcie również z dziećmi, bo będziemy mieli podczas tego wydarzenia malowanie twarzy. Będą również warsztaty z modelarstwa z Alien Lab. Zapraszamy na pyszne ciasta, kawkę i herbatkę, które to zapewnią panie z koła gospodyń wiejskich. I również w przerwie po półfinałach odbędą się licytacje kilku koszulek, ale to może Michał też o nich wspomni. Zacznijmy może od licytacji. Wspominałeś, że masz jakąś koszulkę, już przygotowałeś, tak? Co to za koszulka? I akurat tutaj nie mamy, ale ona oczywiście pojawi się w szkole. Tak, jedną z koszulek będzie to koszulka z podpisami wszystkich uczestników tego wydarzenia, tego turnieju. Drugą koszulkę otrzymaliśmy również od Amagraf Libero VIP. To jest koszulka z podpisami siatkarek, a jeszcze zapomniałem wspomnieć, że gwiazdami w każdym zespole będą siatkarki również naszego aleksandrowskiego Libero VIP. No skoro o siatkówce mowa, drodzy Państwo, Julita Piasecka, aleksandrowianka, reprezentantka Polski seniorów, biało-czerwona oczywiście, koszulka Julity Piaseckiej z autografem. Ona również trafi na licytację. Julita przekazała ją specjalnie tutaj, aby pomóc również i wesprzeć akcję dla Maćka. Dość istotna akcja, która odbywa się już od dłuższego czasu w Aleksandrowie Łódzkim. Mama Julity, pani Małgorzata, ją nam dziś przekazała, a ona oczywiście, ta koszulka będzie licytowana. Mamy kolejną koszulkę z autografem Piotra Świerczewskiego, który pojawił się kilka lat temu w naszym studio w telewizji Aleksandrów Łódzki. Tutaj się znajduje autograf. Piotr Świerczewski to jest srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w piłce nożnej z Barcelony z 1992 roku, a także wybitny reprezentant Polski w piłce nożnej. Ta koszulka również będzie do licytacji podczas tego turnieju. No przede wszystkim to ma być dobra zabawa. Tak jest, czyli podsumowując, zapraszamy w tą niedzielę, w najbliższą niedzielę od godziny 15 do godziny 17 na niezwykłe sportowe emocje oraz dużo zabawy, dobrej zabawy w szczytnym celu. Bądźcie z nami. W imieniu burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego, pana Jacka Lipińskiego, serdecznie zapraszamy. Emocje z pewnością będą nam towarzyszyć nie tylko podczas tych licytacji, ale również na boisku. Zapraszamy. Dziękujemy bardzo. I to już wszystkie informacje, jakie dla Państwa przygotowała redakcja Telewizji Aleksandrów. Za chwilę wspomniana już rozmowa tygodnia. Gościem będzie dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Sławomir Michalak, a rozmawiać będziemy na wszelakie tematy, które i w tym tygodniu głównie były poruszone, jak Dzień Pracownika Socjalnego, jak edukatorka finansowa, o programie na przykład Rodzina Daje Moc, czy o Banku Żywności. O tym wszystkim za chwilę Michał Kiński. Pozdrawiam serdecznie, życzę Państwu pięknego tygodnia i do zobaczenia za tydzień. To rozmowa tygodnia w telewizji Aleksandrów. Michał Kiński, witam i zapraszam, a moim gościem jest Sławomir Michalak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Na 21 listopada przypada Dzień Pracownika Socjalnego. Właściwie w dzisiejszych czasach kim jest pracownik socjalny i czy to jest bardzo ciężka praca? Może zacznę od tego, czy to jest ciężka praca. Każda praca, która wymaga kontaktu z ludźmi, jest pracą ciężką, obciążającą. 21 listopada, Dzień Pracownika Socjalnego, jednocześnie Dzień Wszystkich Pracowników Pomocy Społecznej. Praca, która jest czasami pełna wyzwań, czasami można się uśmiechnąć, ale generalnie rzecz biorąc wymaga ciągłej uwagi. Pracujemy z ludźmi, więc jest trudno. Ta empatia, życzliwość, wyrozumiałość to musi być na porządku dziennym. No tak, do ośrodka pomocy często zgłaszają się ludzie, którzy mają jakieś problemy, z którymi nie potrafią sobie samodzielnie poradzić. I tutaj nasza rola, musimy być bardzo czujni, bardzo empatyczni, żeby nie skrzywdzić nikogo. Czy w naszej gminie dużo jest takich osób, które korzystają z usług ośrodka pomocy społecznej?
I z jakimi problemami ludzie przychodzą? Znaczy, jeżeli chodzi o usługi Ośrodka Pomocy Społecznej, to rocznie 600-700 osób. Oprócz tego realizujemy projekty dla mieszkańców Aleksandrowa. Realizowaliśmy zadanie zlecone przez państwo, czyli dodatek węglowy, realizowaliśmy bon energetyczny i wtedy przewija się przez pracowników ośrodka, myślę, że około kilku tysięcy osób jednocześnie w ciągu kilku miesięcy. Więc trudno mi powiedzieć, kto jest stałym klientem Ośrodka Pomocy Społecznej, a kto korzystał z usług ośrodka. No to jest niewątpliwie bardzo ciężkie zadanie, aby połączyć, żeby to wszystko sprawnie przebiegało tak naprawdę. Jesteście w stanie nad tym wszystkim zapanować? Ale musicie być. Jesteśmy w stanie zapanować nad tym wszystkim. Myślę, że panujemy. Zresztą mogą to ocenić sami mieszkańcy Aleksandrowa. No, jesteśmy zespołem profesjonalistów. Do tego się przygotowywaliśmy, ucząc się. Z tym się borykamy na co dzień. Z tym się mierzymy. I myślę, że zasługujemy na dobrą ocenę. No dobrze, to może poruszmy te programy, które są przez Was realizowane, bo być może mieszkańcy potrzebujący tego nie wiedzą, a mogą skorzystać z Waszych usług. Nie wiem, program Rodzina daje moc. Może omówmy krótko, o co w tym programie chodzi i do kogo jest skierowany i do kiedy on potrwa. Projekt Rodzina daje moc to jest projekt z środków Unii Europejskiej, którego koszt to ponad 1,5 miliona złotych, skierowany jest do dzieci i dorosłych, czyli do rodzin. Jest wsparciem w codziennym funkcjonowaniu. Są usługi streetwalkerów, czyli osób, które pracują z dziećmi na zewnątrz. Jest porady psychologiczne, trening umiejętności społecznych. Program wspierania rodziny. Jest wiele aspektów w tym projekcie. Będzie on trwał do końca przyszłego roku. Mamy bank żywności. Nie tak dawno i w serwisie informacyjnym Telewizji Aleksandrów informowaliśmy na ten temat. Na czym polega bank żywności i jak można skorzystać? Bank żywności, tak na dobrą sprawę, to jest projekt z środków też Unii Europejskiej. Dystrybuujemy żywność na terenie gminy Aleksandrów Łódzki dla mieszkańców, którzy spełniają kryteria dochodowe. W tej chwili obejmujemy pomocą z Banku Żywności około 400 osób. Myślę, że zmiana kryteriów po nowym roku spowoduje, że tych osób będzie mogło więcej się zakwalifikować, ale to dopiero, jeżeli dostaniemy jasne wytyczne z Banku Żywności. A jeżeli chodzi o teleopaskę, no tutaj to jest chyba bardziej do seniorów skierowane? Jest to projekt skierowany do seniorów. W tej chwili wydanych mamy 100 teleopasek. To jest monitorowanie funkcji życiowych, monitorowanie parametrów zdrowotnych. Projekt trwa do końca roku. Mam nadzieję, że zostanie ogłoszony nowy konkurs na realizację w dalszym ciągu tego projektu. Tutaj też jako środek zajmujemy się dystrybucją tych opasek, zbieraniem uwag, monitorowaniem. Ale ta opaska też może informować o tym, że coś złego się wydarzyło w domu? Tak, oczywiście. Ta opaska jest informuje, że jeżeli, nie wiem, przez dłuższy czas nie ma ruchu u osoby, która tą opaskę posiada, jest informowany opiekun, bo zawsze, jeżeli chodzi o takie rzeczy, informowany jest też opiekun, wskazuje opiekuna, kogo w pierwszej kolejności informować. Później telecentrum firmy, która realizuje ten projekt, jest informowane, jest odzwaniane, jest informowane albo pogotowie, albo bezpośrednio też dzwonią jeszcze raz do opiekuna, żeby potwierdzić. Warto zapytać, czy Ośrodek Pomocy Społecznej ma nieco więcej pracy niż wcześniej i jakie projekty jeszcze są realizowane, z których można skorzystać? Tak, w tej chwili realizujemy projekt informacyjny OPS, Ośrodek Twoim Wsparciem. Prowadzimy punkt konsultacyjno-informacyjny, gdzie można skorzystać z usług prawnika, terapeuty, uzależnień oraz mediatora, coacha. Realizujemy projekt w domu dziennego pobytu dla seniorów związany z tańcem. Realizujemy mnóstwo takich drobnych inicjatyw, projektów socjalnych, które jak gdyby są incydentalne, wpisują się w potrzeby na tu i na teraz.
No, wnioski również ludzie składają, potrzebujący składają wnioski. Czy Ośrodek Pomocy Społecznej jakby w 100% jest w stanie pomóc, aby to było szybko, dynamicznie i żeby mieszkańcy nie bali się przede wszystkim przyjść do Ośrodka Pomocy Społecznej, aby skorzystać z tego, z czego tak naprawdę mogą skorzystać? Myślę, że mieszkańcy nie powinni się bać. Jesteśmy otwarci, udzielamy wszelkiego rodzaju pomocy. Dział świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, dział świadczeń pomocniczych, gdzie realizowane są bony energetyczne, karta dużej rodziny, dom dziennego pobytu w ŻOS, Centrum Pomocy Rodzinie, usług socjalnych jako całość, pracownicy socjalni, dział usług opiekuńczych. W ciągu jednego roku objęliśmy 60 środowisk opieką, czyli 60 osobom pomagaliśmy, no, opiekując się nimi najzwyczajniej w świecie, w ich domach. Oprócz tego oczywiście mieszkania wspomagane, schronisko dla osób bezdomnych, mieszkańców Aleksandrowa, noclegownia, ogrzewania. Te wszystkie działania są codziennie, może nie zawsze je widać, ale one są realizowane. A czy przybywa na przykład osób bezdomnych na terenie gminy Aleksandrów Łódzki? My akurat skupiamy się na świadczeniu pomocy mieszkańcom Aleksandrowa. Nie przybywa, to nie jest kwestia przybywania. Przybywa mieszkańców Aleksandrowa. W tej chwili no, jest liczba szacowana na około 36 tysięcy. To też powoduje, że coraz więcej pracy jest. Poza tym mamy zespół do spraw przeciwdziałania przemocy. To powoduje, że prowadzimy tak zwane niebieskie karty. Zmiany ustawowe spowodowały, że jeszcze 9 miesięcy po zakończeniu musimy monitorować środowisko, w którym dochodziło do przemocy. Jest to mnóstwo pracy, ale no, mierzymy się z tym. Jak tak słucham, to rzeczywiście pracownicy socjalni mają bardzo dużo pracy. Zapytam może na koniec, co jest takiego najcięższego, jakie zadania są takie bardzo ciężkie do zrealizowania? Bo ta satysfakcja z waszego klienta, no, to też jest dość istotna, przede wszystkim dla pracownika socjalnego, który widzi, że można jednak pomóc. Najtrudniejsze zadania to są sprawy tak zwane... Znaczy, nawet ciężko mi o tym mówić. To są sytuacje, w których ośrodek pomocy, pracownicy ośrodka pomocy zabezpieczają dzieci. To są sytuacje, które powodują, że zbiera się zespół, że podejmujemy decyzje. Jest to taka ostateczność, ale dochodzi do takich sytuacji, to wtedy jest obciążenie psychiczne. To samo, jeżeli coś związanego z przemocą w rodzinie, wejście tam do rodziny, do tej, w której dzieje się źle, jest trudne i obciążające dla pracowników socjalnych. Myślę, że każde takie sytuacje problemowe powodują, że coś z tej pracy zostaje i zostaje śladem na duszy, na psychice każdego z pracowników. Dlatego ta praca jest tak wymagająca. Z pewnością jest wymagająca. Niewątpliwie jak się wraca do domu po takich ciężkich zadaniach, to jeszcze to wszystko w głowie zostaje i to na kilka dni. Na koniec zapytam jeszcze o szkolenia, ponieważ było takie szkolenie w Ośrodku Pomocy Społecznej jakby z zewnątrz, z edukatorką finansową Izabelą Kuleszą. Czy to później to szkolenie zostanie przeniesione na waszych klientów? Ale rzeczywiście, po to się szkolimy, żeby móc profesjonalnie udzielać dalej pomocy. Szkolenie było dla pracowników ośrodka. To spowodowało, że ich wiedza usystematyzowała się. To samo szkolenie, tylko oczywiście w odniesieniu do naszych seniorów, którzy są uczestnikami domu dziennego pobytu w ŻOS. Myślę, że było bardzo profesjonalnie przeprowadzone. A rzeczy z tego szkolenia będą na co dzień używane w pracy i w życiu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Sławomir Michalak, dyrektor Ośrodka Pomocy. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo, a my pracownikom socjalnym życzymy wszystkiego dobrego i wytrwałości.